Za nami pierwsza sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, podczas której podjęto uchwałę o udzieleniu pożyczki dla kłodzkiego PKS-u. Ponad 500 000 zł ma trafić do spółki, której właścicielem jest powiat. Jeśli chodzi o PKS, dla nas to jest bardzo poważny problem, ponieważ z jednej strony powiat ma obowiązek przewożenia osoby między stolicami gmin a stolicą powiatu i musimy się z niego wywiązywać w jakiś sposób. Mimo że tak naprawdę chętnych do przewozu w tej chwili nie ma, teraz puste autobusy, dzieciaki nie jeżdżą, tylko 1-3. Czekamy na otwarcie kolejnych klas w szkołach, żeby dzieciaki mogły kupić, młodzież, przepraszam, mogła kupić bilety miesięczne, bo to jest główne źródło finansowania PKS-u. W tym momencie, po drugim lockdownie, PKS ma problemy już z płynnością finansową, ponieważ te środki, które mieli zabezpieczone, są za małe. I w tym momencie taki pomysł, który jest właściciela, bo powiat jest właścicielem PKS-u, jest, aby pomóc w tych trudnych trzech pierwszych miesiącach roku, ale pożyczką. Nie, że dajemy pieniądze publiczne, ale pożyczamy, które później PKS jako spółka będzie musiał nam oddać, ale to spowoduje, że będą mogli na bieżąco płacić na przykład kierowcom, żeby nie trzeba było ich zwalniać, żeby w dalszym ciągu mogli później wykonywać swoje zadania. I taka decyzja, taka uchwała Rady Powiatu o pożyczce do 585 000 zł została uchwalona. Istnieje niebezpieczeństwo, że gdybyśmy pozbyli się własnej spółki, która to zrobi na nasze zlecenie, musielibyśmy robić przetargi, a w obecnej sytuacji ceny takich przetargów mogą się okazać bardzo, bardzo wysokie i chcielibyśmy też tego uniknąć, żeby wydawać pieniądze publiczne jakoś rozsądnie. Tak? I dlatego postanowiliśmy, że warto utrzymać spółkę PKS. Przypuszczalnie będzie zmieniała też swoją nazwę, żeby nie kojarzyła się z tym, że PKS to państwowy, wszędzie jeździ, państwo dopłaca. Tak w Polsce nie jest. Państwo dopłaca w Czechach, państwo dopłaca w Niemczech, w Polsce w taki bezpośredni sposób nie. Jedynie tylko są pewne projekty roczne, na przykład dofinansowania nieopłacalnych przewozów, z czego oczywiście korzystamy. Od 1 lutego ruszają już 74 połączenia, czyli kursy, czyli tych połączeń będzie coraz więcej. Mamy też w planach, żeby zastanowić się, czy nie kupić nowych autobusów hybrydowych bądź elektrycznych, bo na to też środki z RPO mają być, więc też chcemy poprawić samą ekologię naszego regionu poprzez właśnie te nowe autobusy. Pożyczkę będzie musiał zaakceptować jeszcze sąd, bo spółka znajduje się w stanie restrukturyzacji sanacyjnej.